których ja uważam, że doszło do naruszenia dóbr osobistych strony powodowej, to chciałem jedną rzecz zaznaczyć. To chciałbym, żeby to orzeczenie było dobrze zrozumiane. Tak jak podkreśliłem, że orzeczenie dotyczy żołnierzy Armii Krajowej, a nie całości społeczeństwa polskiego, tak chciałbym, żeby orzeczenie też było dobrze zrozumiane. Bo wydaje mi się, że część też komentarzy czy też wniosków dowodowych, które padały na tej sali, nie do końca trafiały w istotę tego postępowania. Sąd w żadnym elemencie tego orzeczenia nie ocenia faktów historycznych. Ja chciałbym, żebyście wszyscy Państwo, też ci, którzy zaczęli bić brawo, wczytali się w treść ustnego uzasadnienia, nie ustnego, tylko treść przeproszeń, jakie zostały polecone stronie pozwanej. Sąd nie ocenia faktów historycznych. Sąd przyjął pewne niesporne fakty historyczne, jakie miały miejsce. Tymi faktami historycznymi, które nie były w tej sprawie kwestionowane, to są fakty podstawowe, że Armia Krajowa była częścią polskich sił zbrojnych w okupowanej Polsce, że liczyła około 400 tysięcy ludzi. Czy to było 380, czy to było 360, czy to nawet było 300 tysięcy, ma mniejsze znaczenie. Rozmiar sił Armii Krajowej, które oscyluje wokół 400 tysięcy, został przyjęty przez sąd i nie był przez strony, wydaje mi się, w tej sprawie kwestionowany. Armia Krajowa przeprowadziła co najmniej 110 tysięcy większych akcji bojowych w czasie II wojny światowej. I to są te fakty historyczne, które nie podlegały ocenie i ustaleniom sądu, bo są powszechnie znane. Sąd zapoznał się i sam na to Państwu zwróciłem uwagę z literaturą dotyczącą zachowań antysemickich w ramach działań Armii Krajowej. Pan Zbigniew Radłowski w swoim ostatniej mowie też podkreślił, że były one marginalne, ale ich nie wyklucza. I tak zrozumiałem wypowiedź pana Zbigniewa Radłowskiego. I proszę Państwa, sąd ocenił również zakres dyskusji historycznej, jaka się nad tym dzieje, nad tym elementem działania Armii Krajowej w chwili obecnej toczy. I sąd w żaden sposób nie chciał w tym orzeczeniu hamować tej dyskusji historycznej. Wszystkim tych, którzy dzisiaj słuchali wyroku, zwracam uwagę, że w żadnym części tego wyroku nie padło stanowcze zaprzeczenie, że w szeregach Armii Krajowej nie dochodziło do zachowań antysemickich. Ja nigdzie w tym wyroku takich kwestii nie stwierdziłem. Te elementy żądania, a takie elementy żądania pojawiły się, ja na nie zwróciłem uwagę, zostały z treści przeproszenia wyeliminowane. Proszę Państwa, sąd nie wyklucza dyskusji na ten temat. Istotą tego orzeczenia jest to, żeby ta dyskusja była prowadzona fair i żeby były zachowane właściwe proporcje w tej dyskusji. Te proporcje pokazuje skala działania Armii Krajowej, która jest bezsporna. Te 400 tysięcy żołnierzy, te 110 tysięcy akcji bojowych, dywersyjnych i z drugiej strony kilkadziesiąt, nawet przy przyjęciu ostatnich publikacji, kilkadziesiąt przypadków zachowania, które zasługują na szczególne potępienie. I skala opisu i dyskusji nad tymi sytuacjami nie odpowiada sposobowi pokazania Armii Krajowej w filmie, w serialu, który został zaprezentowany i wyprodukowany przez stronę pozwaną. I w ten sposób doszło do naruszenia dóbr osobistych i to chciałem Państwu w tym wyroku przekazać. Ja jeszcze powiem wiele rzeczy może szczegółowych, trochę Państwa zanudzę, ale chciałem, żeby Państwo też zrozumieli, że ja do sprawy podszedłem z zaangażowaniem i też każdy element starałem się przemyśleć przy wydaniu tego orzeczenia, bo sprawa jest rzeczywiście trudna i precedensowa. Także na ten przede wszystkim element chciałem Państwu zwrócić uwagę, że sąd nie badał prawdy historycznej w ramach tego postępowania. Ja proszę Państwa też dla równowagi powiem w ten sposób. Ja nie przesądzam, że takie sytuacje miały czy nie miały miejsca. Sąd w obecnym składzie, jako tutaj jedna z osób proponowanych na biegłego przez jedną czy przez drugą stronę, biegłego z zakresu historii, którego ja oddaliłem, zresztą strony wycofały się z dopuszczenia dowodu z opinii biegłego historyka, a który ja też również oddaliłem ten wniosek, powiedział w ten sposób, że sala sądowa nie jest do ustalania prawdy historycznej. I sąd w obecnym składzie podziela tę argumentację. Ta argumentacja wielokrotnie padała też w orzeczeniach sądownictwa europejskiego. Sala sądowa nie jest do ustalania faktów historycznych, ale też naruszenie dóbr osobistych może nastąpić przez niewłaściwy czy jednostronny sposób przekazania tych faktów historycznych. I tak miało miejsce w tej sprawie. No to postaram się jeszcze Państwu w dalszej części tego ustnego uzasadnienia pokazać. Przejdźmy dalej. Proszę Państwa, ja się powołam też, staram się nie cytować orzeczeń Sądu Najwyższego, też jak Państwo widzicie, nie miałem napisanego wcześniej tego uzasadnienia, tylko mówię własnymi słowami.
Chciałem zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego. Jest to jedno z niewielu orzeczeń, z których Sąd Najwyższy zajmował się prawdą historyczną na sali sądowej. I dotyczył on właśnie to orzeczenie dotyczyło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jednego z oddziałów żołnierzy Armii Krajowej, gdzie był spór na temat roli tego oddziału. W tym orzeczeniu, to jest 3 CKN 473/00, Sąd Najwyższy powiedział, że prawda historyczna nie podlega ustaleniu. Ale ja zacytuję Sąd Najwyższy, bo też swoimi słowami nie jestem w stanie tego przekazać w tak dosłowny sposób. O ile bowiem, jak wskazano, nie można negować prawa do wyrażania własnych sądów, także w odniesieniu do faktów historycznych, o tyle sposób ich prezentacji, intencje, a także rzetelność mogą mieć istotne znaczenie, gdy oceniać trzeba będzie, czy działania takie były wykonaniem praw podmiotowych i mieściły się w porządku prawnym, czy też przekroczyły te granice i stały się bezprawne. To zdanie uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego, moim zdaniem, w pełny sposób oddaje argumentację sądu w mniejszej sprawie. I teraz przejdźmy do tego merytorycznej części. Tak jak już powiedziałem, zastrzegłem, że nie oceniałem faktów historycznych. Chciałem teraz Państwu powiedzieć, dlaczego sąd podszedł w taki, a nie inny sposób i stwierdził, że doszło do naruszenia dóbr osobistych i że to naruszenie było bezprawne w serialu, który był przedmiotem rozstrzygnięcia w tej sprawie. Przede wszystkim kluczem do rozstrzygnięcia była ocena charakteru tego filmu. Strona pozwana wielokrotnie zarzucała, że był to film fabularny. Zarzuty zmierzały do tego, że to sąd polski ma się zająć korygowaniem, cenzurą filmów fabularnych, że artyści mają mieć zamkniętą drogę przez orzeczenia sądowe do kreowania fabuły. Ja się zgadzam z tym, tylko ten film nie był tak do końca filmem w pełni fabularnym. On nie przedstawiał całkowicie fikcyjnych historii. Czym ten film był? To było pokazanie na losu kilku młodych Niemców na tle autentycznych wydarzeń historycznych. Opinia biegłego Kleisy w sposób jednoznaczny określiła charakter tego filmu. Pan biegły jakby w swej opinii sprzeciwiał się ujęciu niejasnemu i może nienaukowemu, że ten film ma charakter filmu historycznego. On ujmował to w inny sposób, że jest to film o średnim stopniu fikcjonalizacji. Ale pan biegły przekazał i sąd w pełni podziela tę argumentację, argumenty takie, że twórcy tego filmu w założeniu chcieli, żeby u widza wywołane zostało przekonanie, że ma do czynienia z autentycznymi zdarzeniami, że film opowiada być może fikcyjną historię kilku młodych ludzi, ale na tle autentycznych zdarzeń historycznych. I ma skracać pewien dystans widza do sytuacji przedstawionych w filmie poprzez to, że widz wchodzi w tą narrację i wierzy twórcom tego filmu, że zdarzenia opisane w tym filmie są zdarzeniami autentycznymi. Więc w ocenie sądu mówienie o tym, że ten film ma charakter wyłącznie filmu fabularnego, nie jest trafne. Sąd się z takim argumentem nie zgadza. Ja wskażę na te elementy bardzo krótko, ale one są istotne w tej sprawie. Pierwszy i najważniejszy, ten film był przeplatany autentycznymi fragmentami kronik. Nawet jeżeli one nie były autentyczne, bo do tego nie mamy pewności, to były tak skonstruowane, żeby nawiązywały do kronik autentycznych. Chodzi o jakość tych fragmentów, chodzi o to, że one były czarno-białe, że pokazywały autentyczne wydarzenia. Te fragmenty nie były krótkie. Biegły pokazał, że dochodziły w pewnych elementach do 30 sekund. One kończyły się, a w ich miejscach wchodziły fragmenty kolorowe filmu. To miało u widza wywołać przekonanie, że to ten film jest częścią dalszą tej historii autentycznej, która była pokazana w kronikach. Dalej, pod filmem mieliśmy nazwiska trzech konsultantów historycznych. Ci konsultanci byli wskazani z naukowymi tytułami, tytułami profesorskimi. Każdy, kto uważnie zapoznał się z napisami, mógł nabrać przekonania, że skoro pod filmem podpisało się trzech profesorów, to film pokazuje zdarzenia autentyczne i zdarzenia historyczne. W filmie, przepraszam, co prawda wskazane były tylko imiona głównych bohaterów, ale trzeba zwrócić uwagę, że oprócz imion były pokazane daty ich urodzin i daty śmierci. To jest również taki zabieg, który miał pokazać, że mamy do czynienia z autentyczną historią. Były elementy już takie mniej może istotne, ale też na nie trzeba zwrócić uwagę. W pewnym fragmencie filmu pojawia się fragment autentycznej audycji BBC. Pojawia się gazeta z epoki.
Film, proszę Państwa, nawiązuje do dat, które miały istotne znaczenie przy opowiadaniu na temat historii II wojny światowej. Ten film nawiązuje do ofensywy na Moskwę, pokazuje miejscowości, pokazuje daty. Widz ma mieć przekonanie, że uczestniczy w tej ofensywie, że jest na pewnym jej etapie, że to są zdarzenia autentyczne i historyczne. I dlatego ja uważam, że ten film nie do końca spełnia warunki, o których mówi strona pozwana, czyli pełnego filmu fabularnego. Jest to pokazanie być może fikcyjnych zdarzeń na tle autentycznych zdarzeń historycznych. I ma wywołać u widza przekonanie, że te autentyczne zdarzenia są historią prawdziwą. I teraz na tle tego filmu, jak przedstawieni są żołnierze Armii Krajowej. Strona pozwana argumentowała, że to jest wielowątkowe przedstawienie żołnierzy Armii Krajowej. Sąd nie podziela tego argumentu. Przede wszystkim jest pytanie takie, czy to było działanie intencjonalne, żeby wskazać na żołnierzy Armii Krajowej. W ocenie sądu było to działanie intencjonalne. Zwróćcie Państwo wszyscy uwagę na opaski na rękach żołnierzy Armii Krajowej. To są opaski biało-czerwone, które mają wskazać na to, że są to żołnierze polscy. Są to opaski, na których jest napis AK, która jest jednoznacznie kojarzona z oddziałem konkretnym, z częścią polskich sił zbrojnych na terenie okupowanej Polski, czyli z Armią Krajową. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze wskazać, i Biegły też na to wskazał, na sposób kadrowania filmu. Ta opaska biało-czerwona z napisem AK poprzez określony sposób kadrowania jest wielokrotnie widoczna. To nie jest jakiś nieistotny element pokazania żołnierzy Armii Krajowej. Są najazdy na tę opaskę. Ta opaska jest w sposób specyficzny pokazywana. I dlatego sąd uznał, że jest to działanie intencjonalne strony pozwanej. I takie było działanie zamierzone strony pozwanej, która chciała przedstawić żołnierzy Armii Krajowej w tym filmie. Proszę Państwa, teraz w jaki sposób została przedstawiona w filmie Armia Krajowa? Sąd nie podziela argumentacji, że były pokazane różne zachowania. Otóż dwie podstawowe postacie, mianowicie Stanisławski, czyli dowódca oddziału, i Jerzy, są jakby postaciami reprezentatywnymi dla tego oddziału. To nie jest tak, że w filmie dało się scharakteryzować każdego z członków oddziału. To nie jest tak, że da się powiedzieć, no skoro twórcy pokazali tych dwóch